Dzień dobry. Dziś jesteśmy w Ogrodzie Sprawiedliwych. To miejsce, które powstało w 2013 roku w trakcie Europejskiego Dnia Sprawiedliwych. Tu co roku sadzone są drzewa ku pamięci sprawiedliwych, ludzi, którzy walczyli z ludobójstwem, walczyli o godność człowieka. Drzewa posadzone są m.in. ku czci Jana Karskiego, Anny Politkowskiej, Antonii Locatelli czy Władysława Bartoszewskiego. Jestem dumny, że nasz bank jest patronem tego miejsca i wspiera je, dzięki czemu będzie mogło istnieć z nami dalej. Za nami drugi kwartał. Kwartał, w którym zaobserwowaliśmy wyraźne już ożywienie w polskiej gospodarce. Rozwijaliśmy się, rośliśmy. Po raz pierwszy w historii banku liczba naszych klientów przekroczyła 4 miliony. Bardzo dobrze szła sprzedaż bankowości detalicznej, w tym w szczególności w kanałach zdalnych. Odwrócony został negatywny trend, jeśli chodzi o wolumeny kredytowe w bankowości korporacyjnej, co jest dobrym i ważnym prognostykiem na resztę tego roku. Koszty utrzymaliśmy absolutnie pod kontrolą przy wzroście przychodów zarówno odsetkowych, jak i prowizyjnych. Nasz wynik tego kwartału obciążyliśmy istotną kwotową rezerwą na franki szwajcarskie, mimo że nasz portfel frankowy na tle niektórych naszych konkurentów jest relatywnie niewielki. Ten czynnik ryzyka będzie towarzyszył nam w kolejnych kwartałach. W drugim kwartale wypracowaliśmy 132 miliony zysku netto, po zaksięgowaniu rezerwy na portfel frankowy w wysokości 187 milionów złotych, najwyższe jak dotychczas. Nasz stosunek kosztów do przychodów, który jest miarą efektywności, uległ poprawie, spadając o 3,9 punkta procentowego. Koncentrowaliśmy się na zielonym finansowaniu. Cieszy mnie bardzo, że jego wartość w drugim kwartale wzrosła blisko trzykrotnie kwartał do kwartału i wyniosła około 670 milionów. Pożyczyliśmy na instalacje fotowoltaiczne 6700 klientom w tym kwartale, co oznacza kilkudziesięcioprocentowy wzrost w ujęciu kwartał do kwartału. Ten trend, wierzę, będzie kontynuowany. Jest to dla nas ważne zarówno od strony biznesowej, jak i od strony wpływu na świat, w którym żyjemy. W kolejnych kwartałach liczę na dalszy rozwój banku, wzrost aktywności sprzedażowej, co powinno być wspierane rozwojem gospodarczym naszego kraju. Będziemy kontynuować rozwój technologiczny, digitalizację, poprawę efektywności procesów i jakości obsługi naszych klientów. Dziękuję Wam, klienci, za to, że jesteście z nami, a Wam, nasi ludzie, za Waszą ciężką pracę i solidne wyniki w tym kwartale. Wszystkiego dobrego.